Cześć, tu Marek. Ponownie jesteśmy w Sztulek. Przypominam, 100 km od Wiednia w miejscowości Spital an Semmering. Dzisiaj omówimy sobie trasę numer 3, do której dostaniemy się krzesłem czteroosobowym Promibahn, a oznaczonym na mapie B. No i będziemy tutaj, jak zauważyliście, czerwoną trasą zjeżdżać na dół trójką. Przed chwileczką było widać właśnie górną stację. Zaczynamy płaskim kawałkiem. A tutaj nasza trasa z prawej strony dochodzi jedynka z góry. Możemy też odbić do jedynki. No i wtedy po krótkim kawałku dojedziemy do trasy, którą widzieliście na filmie 1B. Po prawej stronie znajduje się taki 300-metrowy mniej więcej snowpark. Tutaj mamy odbicie na trasę po prawej stronie, na trasę numer 3A, bardzo fajną, niebieską trasę, która zjeżdża do tego samego wyciągu, co my jedziemy teraz. Jeżeli rozmyślimy się, możemy odbić w tym momencie na lewo i stamtąd albo kontynuujemy trasą 1B, albo włączamy się na wyciąg, który nas wywiezie na samą górę, czyli na wyciąg D. O, i tutaj zobaczcie też, dochodzi trasa 3, tak jest oznaczona na mapie. To jeżeli byśmy wyjechali tym głównym wyciągiem i chcieli się dostać na tą trasę, którą w tym momencie jedziemy, to właśnie jest taka przełączka przez las i spokojnie się nią przejeżdżamy. A tak przy okazji, jeżeli Wam się podoba film, macie ochotę nacisnąć łapkę, to zapraszam. A jeżeli jesteście ciekawi jakichś filmów, także z tego ośrodka, jak i z innych, no to klawisz subskrypcja. Też polecam. Dobra, koniec autoreklamy, wróćmy do trasy. Ta trasa, mniej więcej film nagrywany był w lutym, na początku lutego, po godzinie 12. To jak widzicie tutaj, przy pięknym słońcu, jest ten teren zacieniony, więc jest, że tak powiem, mniejsza degradacja stoku. Przed nami widać pasmo, gdzie znajduje się też ośrodek, tutaj blisko, nazywa się Zauber. I też kiedyś, że tak powiem, filmy pokażę z tamtego ośrodka. A my tutaj kontynuujemy trójeczkę, mamy przejechane 2-3 km, przy czym trasa jest prawie identyczna, jeżeli chodzi o długość, jak trasa 1B. Ale jeżeli miałbym oceniać, to ta trasa na pewno jest trudniejsza. Tak, dla przypomnienia, startowaliśmy z 1383, no i zjeżdżamy na 871, różnica poziomów to jest 516 metrów. O, już jesteśmy blisko słoneczka. Tak, z tej strony odchodzi trasa numer 9, która nas połączy z wyciągiem i z trasą 1B. Tutaj mamy kawałek wypłaszczenia, ale to jeszcze nie koniec trasy, czeka nas jeszcze z 300 metrów i przynajmniej 200 metrów będzie porządnego nachylenia, jak zobaczycie za chwilę. Tu nie do końca będzie widać, bo ja jadę dość ostro lewą stroną, ale z prawej strony dochodzi trasa 3A, którą też zresztą bardzo polecam, więc można sobie wymiennie, korzystając z tego samego wyciągu B, wymiennie jeździć albo trasą 3 czerwoną, albo trasą 3A niebieską, przy czym wcale ta trasa 3A niebieska nie jest taka łatwa. No i tutaj parking, o którym wspominałem na pierwszym filmie, i dojeżdżamy już do stacji. 25% średniego nachylenia, dość sporo, jak zobaczycie, czarnych i czerwonych nachyleń na tej trasie. Pozdrawiam, Marek.